Dzisiaj odbiór techniczny wielu części robót parku przy ulicy Armii Krajowej, ale przecież tak naprawdę to początek dla tej roślinności. Mimo iż park jest o charakterze leśnym, wiele tu nie zostało zmienione, ale zasadniczo pod pana okiem naukowym park jest zinwentaryzowany, przejrzany pod względem jakości roślin. Proszę o swoim projekcie powiedzieć prostemu człowiekowi, jak ta praca przebiegała, już niezależnie od tego, w jakich okolicznościach przyjął pan tę pracę, jak ta praca przebiegała, jakie rośliny cenne pan tu dostrzegł, co trzeba było zmienić, jak ten park w przyszłości leśny park pielęgnować. Małe sprostowanie, ja nie projektowałem zieleni w tym parku. Ja tylko pomogłem tutaj sporządzić audyt dendrologiczny dotyczący potrzeby i zasadności usuwania drzew, dlatego że pierwsze wersje sugerowały dużą liczbę drzew do usunięcia. Okazało się po audycie, który przeprowadziłem ze swoim zespołem, że nie taki diabeł straszny, aż tak dużo drzew wcale nie trzeba było usuwać. Część drzew można było zostawić po odpowiednich zabiegach, na przykład zredukowaniu koron czy skróceniu dla bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o projekt, bo moim zadaniem było nadzorowanie realizacji projektu tutaj, rewaloryzacji parku. I projekt jest bardzo ciekawy, dlatego że uzupełnia tą roślinność tego parku. Park jest częściowo o charakterze leśnym, ale częściowo o charakterze ozdobnym. Cała ta część parku, w której właśnie teraz jesteśmy, wzdłuż Armii Krajowej i z dawną altaną, to jest część taka bardziej ozdobna, w dużej części podcmentarna. Tutaj kilka cmentarzy było. Zachował się zresztą regularny układ alei cmentarnych, zarówno ścieżek, jak i alei drzew. W otoczeniu altanki kiedyś było bardzo bogate, nawet mógłbym powiedzieć małe arboretum, czyli taka kolekcja drzew różnego pochodzenia, obcych gatunków. Mamy tutaj kilka pomników przyrody i mamy tutaj kilka drzew pochodzących z innych rejonów Europy, czy z Azji, czy z Ameryki. I są to miejsca bardzo cenne pod względem architektury krajobrazu. I projekt bardzo ładnie, bardzo skutecznie nawiązał do historii tego miejsca, wprowadzając dużo ciekawej zieleni, zarówno w postaci drzew, krzewów, jak i bylin, dopasowanych do odpowiedniego charakteru poszczególnych miejsc tego parku. Czyli w tej części bardziej historycznej, ozdobnej, pozwolił sobie projektant na gatunki bardziej ozdobne. Natomiast w tej części leśnej, takiej naturalistycznej bym powiedział, bo nie jest to park naturalny, to jest przedpole dawnego fortu, które kiedyś było pozbawione drzewostanu, więc nie jest to naturalny las, ale jest to taki bardziej naturalistyczny charakter parku. I tutaj wprowadziliśmy razem z projektantem gatunki rodzime przede wszystkim, które wzbogacają różnorodność, które dają schronienie dla ptaków, dają pokarm ptakom, owadom, schronienie dla drobnych ssaków i generalnie zwiększają tą strukturę warstwową roślinności od runa po drzewa. A jakie są to tutaj w przypadku tego miejsca rodzime drzewa? Jakie przeważały i jakie zostały dosadzone? Rodzime drzewa to przede wszystkim drzewa, które pochodzą z siedlisk tak zwanych lasów grądowych, żyznych lasów liściastych, z przewagą dębów, lip, klonów, grabów. I takie właśnie gatunki też tutaj uzupełnialiśmy. Dużo dębów posadziliśmy, klony, ale też kasztanowca w tej części ozdobnej, bo to jest obcy gatunek, ale już tak zadomowiony od XVI wieku, sadzony w Polsce jako drzewo ozdobne i w całej Europie, że pozwoliliśmy sobie posadzić kasztanowce, które zresztą uzupełniają dawne historyczne aleje kasztanowcowe w tym parku, właśnie w tej części podcmentarnej, w tej części ozdobnej. Musimy pamiętać o tym, że drzewostan i wszystkie drzewa przechodzą swój cykl życia, od młodości po dojrzałość, a nawet starość i zamieranie. I jeżeli my przegapimy moment, w którym drzewostan zaczyna się starzeć, i nie posadzimy odpowiednio wcześniej młodych drzew kolejnego pokolenia, to może się okazać, że w wyniku naturalnych procesów zamierania drzew, co zresztą widzimy w tym parku wraz ze zmianami klimatu, osuszaniem się klimatu, obniżaniem poziomów wód gruntowych,
drzewa niektóre stopniowo nam zamierają i robią się luki w drzewostanie parku, które powodują zwiększoną ilość światła, które dociera do tego parku o charakterze leśnym, co mocno zmienia warunki siedliskowe. I z jednej strony dla utrzymania tego mikroklimatu leśnego w tej części parku oraz dla przyszłego już pokolenia drzew, o którym musimy myśleć z wyprzedzeniem, już teraz należy sadzić te drzewa, nawet jeżeli one muszą poczekać. W przyrodzie często tak jest, że drzewo się zasieje i wiele, wiele lat w cudzysłowie wegetuje, powoli sobie w cieniu rośnie pod okapem swoich rodziców, czekając na moment, kiedy zrobi się przestrzeń w koronach drzew i wtedy to drzewo nagle zaczyna rosnąć i dochodzi do tego piętra koron drzew. A oprócz tego wiele drzew uzupełniliśmy, wieloma drzewami uzupełniliśmy naturalne, historyczne, pierwotne kompozycje w postaci alei. Tam, gdzie były braki w tych alejach, gdzie były luki, to uzupełnialiśmy ze względów kompozycyjnych, historycznych. Jaka to była praca w Pana karierze zawodowej? Bo przecież to nie tylko o zarobek chodzi, choć jest ważny. Czy to było ciekawe wyzwanie? Jako biolog z wykształcenia, architekt krajobrazu jednocześnie, każda tego typu praca, gdzie nadzoruje rewaloryzację pięknego, starego parku zabytkowego, jest dużym wyzwaniem, sprawia mi bardzo dużo satysfakcji. Ciągle się uczę, mimo że już ponad 20 lat mam doświadczenia zawodowego, to wciąż każda tego typu praca, każde tego typu zadanie jest wyzwaniem i czegoś nas uczy. Uczymy się, jak rozwiązywać bieżące problemy po to, żeby te realizacje z każdą realizacją były coraz lepsze.